Podczas dzisiejszego targu śródeckiego można było spotkać przedstawicieli Bramy Poznania, Genius Loci, Szkoły Gastronomicznej z ulicy Warzywnej czy Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie. Każdy miał coś do zaprezentowania. Bardzo wielu partnerów, którzy mają przywracać tradycję, pokazywać, jak się wyrabia kiełbasę, jak się wyrabia masło, jak się piecze sznekę z glancem, gdzie są te nasze korzenie, do czego nawiązujemy, a przede wszystkim przestrzeń, która jest przestrzenią integrującą, uczącą, ale też taką swobodną. I nawiązującą do przeszłości. I badania archeologiczne wskazują, że w połowie X wieku dokładnie w miejscu Targu Śródeckiego mogła odbywać się stała wymiana handlowa. Z tego właśnie powodu przywrócono go w tym miejscu. Kwiatki są jadalne jak najbardziej. Na targu producenci pokazali wyroby, z którymi kojarzona jest Wielkopolska. Wśród nich chyćka. Chyćka to jest czarny bez, potocznie po poznańsku chyćka. My robimy syropy z chyćki, z kwiatów i z owoców robimy polewy do tortów, do naszych deserów. Zdrowe, antybiotyk w pełnym tego słowa znaczeniu. Pijesz? Tak, piję. Jest bardzo dobra, polecam do herbatki w zimę. Było coś do picia, ale i do zjedzenia. Jest to konfitura z balsamiku, z nutą naleweczki, z pieprzem czerwonym. No i właśnie nasze osoby, które odwiedzają stoisko, będą mogły za chwilę jej spróbować i zobaczą, jak można też to zrobić w prosty sposób w domu. Z kolei rzemieślnicy prezentowali swój warsztat pracy. Wśród nich pan Eugeniusz, który tworzy z wikliny kosze oraz naczynia kuchenne. Opowiedział nam o tym, jak to jest zrobione. No to trzeba zacząć po prostu wypleść takie denko. Potem teraz już tu szykowałem wiklinę, z której będą podstawy. To tutaj się powkłada wszystkie, o tutaj, w ten po kolei i powstaną podstawy, a potem będziemy kształtować kosz. Niemniej pracy było przy ubijaniu masła. Dzisiaj tu między innymi poza białą, którą będziemy robić, robimy też pokazy ubijania masła. Mamy kierzynki przeszkloną, gdzie widać co się dzieje, taką starą, gdzie nie widać. I oczywiście zajęcia dla dzieci bardzo fajne, lejemy śmietankę, słoiki, zakręcamy i samoczynnie dzieci to robią. Tegorocznym gościem specjalnym Targu Śródeckiego była Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka programów telewizyjnych oraz książek dotyczących zdrowego odżywiania. Dziś opowiadała między innymi o tym, co w wielkopolskich kulinariach dobre, ale nieoczywiste. Gdzie takie wspaniałe mleczarnie w Wielkopolsce. No i też mam takie wrażenie, że wielkopolscy producenci, chociażby wątrobianki, zwanej oczywiście lewego, są dużo bardziej uczciwi niż w innych częściach Wielkopolski. Druga odsłona tegorocznej edycji Targu Śródeckiego odbędzie się 5 sierpnia. Wioletta Łechtańska-Błaszczak, Puls Dnia.